Witajcie. Dzisiaj chcę Was zabrać na wycieczkę do zespołu parkowo-pałacowego w Kozłówce. Zapraszam. Do Kozłówki możemy dojechać wieloma drogami. Ja wybrałem trasę z Lublina prowadzącą przez Lasy Kozłowieckie, Dąbrówkę i Dębowiec. Po drodze mijamy typowo wiejskie krajobrazy. Pola, pastwiska, na których wypasane są krowy. Stan dróg, jak widać na załączonym obrazku, czasem pozostawia wiele do życzenia, ale końcowy odcinek tej trasy jest ok. Mamy nawet wydzieloną z jezdni ścieżkę rowerową. Po wejściu przez bramę główną mamy przed sobą pięknie utrzymany dziedziniec, pałac i pozostałe budynki. Wstęp do całego zespołu parkowo-pałacowego jest bezpłatny. Opłaty pobierane są jedynie za zwiedzanie muzeum i wystaw czasowych organizowanych na terenie obiektu. Kozłówka słynie z trzech rzeczy: pięknego pałacu, pięknego parku oraz wszędobylskich pawi. Te ostatnie możemy spotkać zarówno na dziedzińcu, jak i na tyłach budynków, gdzie przychodzą, aby się posilić i napić. A teraz mały rzut okiem na to, co znajduje się z tyłu wszystkich budynków. A teraz przejdźmy się kawałek pięknymi alejkami parkowymi. Ostatnią z atrakcji, którą chciałem Wam dzisiaj przedstawić, jest Ogród Różany. To wyjątkowe miejsce z wieloma gatunkami różnokolorowych róż przyciąga odwiedzających i skłania do zrobienia sobie fotografii wśród tych pięknych kwiatów. Moja trasa powrotna z Kozłówki wiodła przez Kamionkę. Znajdziemy tu odrestaurowany park w centrum tej miejscowości. Jadąc dalej do Lublina przez Samoklęski, możemy skorzystać z szutrowej trasy pomiędzy stawami. Polecam tę trasę ze względu na piękne widoki, chociaż nawierzchnia drogi nie jest najlepsza.
Wracając przez Dąbrówkę, polecam obejrzeć miejscową kapliczkę. Znajduje się tuż przy głównej trasie, niedaleko wjazdu do Parku Dźwięków, zatem nie będziecie mieli problemu z jej znalezieniem. Ponieważ lubię takie obiekty, nie odmówiłem sobie przyjemności zrobienia kilku zdjęć, a także wejścia do środka. Chodźmy razem do środka. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na mój kanał. Do zobaczenia.